W 24. kolejce spotkań piłkarskiej 4. ligi Sokół Ostróda po raz pierwszy do meczu przystąpił z pozycji lidera rozgrywek. 5 maja podopieczni Czesława Żukowskiego podejmowali Węgorię Węgorzewo. No na pewno presja jest troszeczkę większa niż normalnie, bo lepiej jest wiadomo atakować niż bronić pozycji, no ale myślę, że ta pozycja, którą teraz akurat zajmujemy, jest zasłużona i będziemy jej teraz my bronić, a reszta niech nas goni. W meczowej jedenastce nie zobaczyliśmy aż 3 podstawowych piłkarzy. Na murawie zabrakło kontuzjowanego Macieja Szostka, pauzującego za czerwoną kartkę Bogdana Miłkowskiego i Jarosława Rzeźnikiewicza, którego zatrzymały sprawy służbowe. Zawsze powtarzam od początku tutaj mojej pracy chłopakom, że 11 ludźmi nie rozegra się sezonu. My gramy akurat o awans, czyli nie wygra się ligi w naszym przypadku i myślę, że to ich te momenty właśnie utwierdzają w tym, że mam rację, że każdy zawodnik tutaj jest potrzebny i ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj każdy to rozumie, że czasami musi usiąść na ławce rezerwowych, że musi być skoncentrowany na treningu, że musi na treningu dać siebie wszystko, żeby właśnie w takich momentach, gdzie otrzyma szansę ode mnie, wychodzi na boisko i tej różnicy praktycznie nie widać. W 5 minucie wynik meczu otworzył Marek Śnieżawski, który grał z opaską kapitana. Na 2-0 podwyższył Paweł Szymański, wykorzystując w 30 minucie podanie Marka Śnieżawskiego. Od pierwszych minut na murawie grał Tomasz Śnieżawski, który w pierwszej połowie dwukrotnie pokonał bramkarza gości. Swoje trafienie zanotował w 36 i w 37 minucie. No była jakaś presja, zawsze chciałem zastąpić Bogdana, no i myślę, że mi się udało w jakimś stopniu. Pokazałem w tym meczu, że jestem godnym zastępcą Bogdana i myślę, że mam nadzieję, że będę dostał więcej szans. U Tomka tkwi duży potencjał, już to zaobserwowałem zimą w treningach. I na pewno się rozwija, na pewno w tych meczach nie zawiódł mnie, zdał egzamin. No i myślę, że będzie tak jak dotychczas wartościowym zawodnikiem drużyny. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 4-0. Po 5 minutach od wznowienia gwizdka przez sędziego po raz drugi na listę strzelców wpisał się Marek Śnieżawski. Ozdobą spotkania było trafienie Piotra Remiszewskiego, który posłał piłkę w same okienko z bliska 30 metrów. Piłkarzy gości w tym meczu stać było tylko na jedno trafienie. Swoją bramkę zdobyli w 59 minucie. Wynik meczu na 7-1 ustalił w 81 minucie Karol Narojczyk. Podopieczni Czesława Żukowskiego w najbliższych dniach rozegrają 3 spotkania. Musimy wytrzymać. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. No i na pewno nie będziemy pękać, będziemy grali w każdym spotkaniu, damy z siebie maksa. Pozostało jeszcze kilka kolejek. Musimy się zmobilizować, no praktycznie na tą drugą część sezonu. No na pewno troszeczkę trzeba się przestawić, bo no wiadomo, treningi nie będą takie same jak były, a mecze są częściej, no ale myślę, że trenera, to co trener do nas mówi, cały czas nam powtarza, że każdego przeciwnika trzeba szanować i do każdego podchodzić nie indywidualnie, tylko po prostu cały zespół pracuje na to, żebyśmy wygrali mecz i bez różnicy na to, czy to jest drużyna z końca tabeli, czy ze środka, czy też z góry. Piłkarze ostródzkiego Sokoła w sobotę 12 maja na wyjeździe zmierzą się z Tęczą Biskupiec, 16 maja z Błękitnymi Pasem, a 3 dni później w Ostródzie zagrają z Mazurem Ełk. Dziękuję Państwu za liczne...